Środowa sesja Rady Powiatu Koneckiego trwała nieco ponad 2 godziny, a około 40 minut z niej zajęła dyskusja o ewentualnym udzieleniu pomocy pochrebyszczu na Ukrainie. Radni ponownie zadeklarowali chęć pomocy, ale też nie podjęli oficjalnej uchwały w tym temacie, o którą wnioskowała opozycja. Dalszą część dominowały sprawy bardziej formalne, przesunięcia w budżetach i różnego rodzaju sprawozdania. Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do kanału YouTube Starostwa Powiatowego w Końskich. Tam znajdziecie pełne zapisy wszystkich sesji. Wspomniana dyskusja o pomocy dla partnerskiego regionu, jakim jest Pochrebyszcze w Ukrainie, wywiązała się już przy głosowaniu nad planem porządku obrad. Opozycja reprezentowana przez radnych Mariana Króla i Bogdana Sobonia chciałaby punkt dotyczący dyskusji nad przekazaniem środków finansowych włączyć do obrad. Natomiast koalicja stała na stanowisku, by nad tym, w jaki sposób pomoc przekazać, zastanowić się poza sesją. Wszyscy zgodnie podkreślali jednak, że wsparcie dla Pochrebyszcza jest konieczne. W dyskusji oprócz wspomnianych brali też udział inni członkowie rady. Między innymi Zbigniew Kowal, czy Wiesław Skowron, Michał Cichocki, Wojciech Owczarek, Jarosław Staciwa, Grzegorz Piec. W związku z tym tutaj dłoni wyjaśnienia, nasza grupa inicjatywna radnych, która była wtedy wnioskodawcą tego punktu i tej sesji, doszła do wniosku, że od ostatniej sesji upłynęło już niemal 20 dni i wiele rzeczy jest już nowych, w których jesteśmy już w posiadaniu tych informacji. Wiele samorządów, również i województwa świętokrzyskiego, w tym samorządy powiatowe, podejmowały już uchwały takowe, aby wesprzeć swoich przyjaciół na Ukrainie z powodu tego, jak wszyscy wiemy, konfliktu. I uznaliśmy tutaj, że jest czas, aby wrócić do tego punktu, abyśmy mogli również i my wesprzeć zaprzyjaźniony z nami region Pochrebyszcze. Sam powiedział Marian Król, przewodniczący poprzedniej kadencji Rady Powiatu, to zarząd był dysponentem. Dla przykładu, na przykład o godzinie 10 w sobotę Radio Kielce podało, że 5 generatorów prądu zakupiło starostwo powiatowe w Sandomierzu dla zaprzyjaźnionego powiatu. Z tego co wiem, to w piątek sejmik województwa świętokrzyskiego podjął uchwałę o pomocy 500 000 zł dla województwa winnickiego zaprzyjaźnionego. Półtora miesiąca wcześniej Urząd Miejski w Kielcach podjął decyzję też pomocy w wysokości 200 000. To są fakty. Dysponentem był zarząd, propozycja jest nasza, wnioskodawców tej 6-osobowej grupy, żeby to była kwota 50 000. I na przykład jest kwestia tego rodzaju, wiem, że te generatory prądu są na lekarstwo, jak gdyby tam potrzebne, i po skontaktowaniu się z zaprzyjaźnionym powiatem, rozeznaniu ich potrzeb pilnych, ta kwota może być wydatkowana. Oczywiście nie od razu w całości, w jakiejś części. Konflikt się przedłuża, trwa już 5. tydzień, w związku z tym uważam, że w sytuacji takiej, gdybyśmy podjęli dzisiaj uchwałę, takie środki byłyby do dyspozycji zarządu na wszelkie możliwą rozsądną pomoc, mogłyby być przeznaczane dla Pochrebyszcza. Tylko wnioskowi zgłoszonemu przez pana radnego Króla, aczkolwiek uznają, że uzasadnienie do tego wniosku praktycznie nie zostało podane, bo jeżeli już powrócić, to należałoby podać konkretne uzasadnienie. Ja się takiego uzasadnienia nie dopatrzyłem. Uważam, że jak najbardziej powód trzeba, ale spotkajmy się z panią skarbnik, ustalmy szczegóły, przeanalizujmy wszystkie za i przeciw i wtedy pomóżmy, a tak naprawdę to nasuwa mi się Ewangelia według świętego Mateusza, która mówi: niech prawa ręka nie wie, co czyni lewa. Dlatego też nie pokazujmy tutaj mieszkańcom, że jedni chcą, drudzy nie chcą, bo wszyscy chcemy. I zróbmy tak, żeby pomóc to, ale nie na pokaz, tylko po prostu niech ta rzeczowa pomoc naprawdę pojedzie do Ukrainy. Ustawa z 12 marca, która weszła, przewidziała dwa źródła finansowania pomocy dla
tych obszarów, czyli dla tych obywateli Ukrainy. Pierwsze źródło to są dotacje celowe z budżetu państwa, gdzie na podstawie artykułu 12 tej ustawy z 12 marca jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, czyli czytając na skrócie dotacja celowa. Drugim źródłem finansowania tego z artykułu 14 jest tworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego tak zwany Fundusz Pomocy. Ten fundusz będzie działał na zasadzie takiej jak te fundusze covidowe, czyli te, które są z ustawy o przeciwdziałaniu i zapobieganiu COVID-19, ta słynna ustawa z 31 marca. I na tej samej, gdzie też mamy wydzielony fundusz Banku Gospodarstwa Krajowego, na tej samej zasadzie tworzy się fundusz pomocy. W czwartek 24 po południu w Urzędzie Wojewódzkim pan starosta odebrał projekt umowy w zakresie środków na wyżywienie, zakwaterowanie dla tutaj uchodźców umieszczonych w naszych obiektach na terenie powiatu koneckiego. W dniu wczorajszym, około godziny 12, po konsultacjach, przepraszam, przedwczorajszym, w poniedziałek, w dniu, kiedy mieliśmy komisję, po rozmowach z Urzędem Wojewódzkim okazało się, że nie jest to dotacja celowa, którą moglibyśmy wprowadzić zarządem, tylko będą to środki z funduszu pomocowego. Ale to dopiero wyszło w rozmowie telefonicznej, bo umowa jest na dotację. W związku z czym, aby móc te środki wprowadzić do budżetu za pośrednictwem uchwały zarządu, czyli uchwały organu wykonawczego, ta ustawa z 12 marca w artykule 111 przewidziała możliwość udzielenia takiego upoważnienia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego dla organu wykonawczego, aby móc szybko zadziałać i nie zwoływać Rady Powiatu w tym celu. Stąd na ostatniej komisji, ponieważ to wyszło między drugą a trzecią komisją, ja już na ostatniej komisji zaznaczyłam Państwu Rady, którzy byli, że będzie przygotowana taka poprawka. I stąd jest ta poprawka do tych dwóch projektów uchwał Rady. Wobec którego tak naprawdę chyba nikt tutaj z nas nie ma wątpliwości, że ta pomoc jest zasadna, ale moje pytanie jest ściśle skonkretyzowane. Czy na ten moment, bo taką pomoc udzielaliśmy w formie uchwały, prawda? Skoro wprowadzimy do porządku obrad projekt uchwały, musimy wskazać podstawę prawną dla danego źródła finansowania. Czy na ten moment takie źródło, taką podstawę prawną mamy? Ta uchwała z 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w artykule 78 wprowadziła zmianę do ustawy o samorządzie powiatowym w brzmieniu: powiaty, związki i stowarzyszenia powiatów mogą udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej, społecznościom lokalnym i regionalnym innych państw. Podstawą udzielenia tej pomocy jest uchwała organu stanowiącego powiatu, związku powiatu lub właściwego organu statutowego stowarzyszenia powiatów. Tą podstawę dała dopiero ustawa z 12 marca. Pan starosta skierował pismo do zaprzyjaźnionego naszego powiatu, z którym współpracujemy, partnerskiego. I czy była jakaś odezwa, konkretnie dostajecie ostatnio jakieś informacje, że potrzebna jest konkretna pomoc, to i to, czy tamto, nie wiem, koces, wybory? To, że trzeba pomagać, to już nie przekonujmy się, bo jesteśmy przekonani. Padły tutaj cytaty, był cytowany Pismo Święte, było cytowane przysłowie ludowe. Ja zacytuję starostę Bogdana Sobonia, że pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł. Drodzy Państwo, ostatnia sesja tak naprawdę to był jeden wielki falstart. Bo teraz dzisiaj jest kolejna sesja, minęło tam 3 tygodnie. Wracamy do, co było wtedy. Ja pragnę zauważyć jedną rzecz, że starostwo powiatowe i zarząd powiatu od pierwszego dnia, kiedy uchodźcy pojawili się na terenie powiatu koneckiego, poszli z pomocą. Tak naprawdę to nasi pracownicy starostwa byli na pierwszej linii, kiedy nikt nie wiedział, w jaki sposób przyjąć tych uchodźców, co im potrzeba, jak się zaopiekować tymi matkami z dziećmi. I daliśmy radę. Przez ten czas, przez te 3 tygodnie, były konsultacje z burmistrzami, wójtami, właścicielami ośrodka w Sierpi. Co jest potrzeba, żeby oni się czuli u nas jak najlepiej. I tak jest, drodzy Państwo.
Teraz wracając do zaprzyjaźnionego okręgu. Wspólnie przyłączyliśmy się do akcji pana wójta Henryka Koniecznego zbierania produktów na Ukrainę. Ta akcja w powiecie w starostwie trwała i trwa dalej. Z tego co wiem, w tym tygodniu, a ewentualnie pod koniec, tak jak panowie powiedzieli, pójdzie transport do Ukrainy, do Pochrebyszcza. W sobotę Wszechnica Konecka również z pracownikami, czyli ze starostwem, Wydziałem Promocji, organizuje marsz dla Ukrainy, gdzie cały dochód będzie przeznaczony właśnie dla, może być dla Pochrebyszcza. I ja bym proponował, żebyśmy naprawdę zatrzymali się dzisiaj na ten temat. Wrócimy do tego spokojnie, tak jak kolega Staciwa zauważył. Możemy się spotkać z panią skarbnik na spokojnie i nikt nie widzi przeszkód. A przede wszystkim zarząd, żeby te pieniądze do tego okręgu przelać i pomóc. Bo naprawdę nie licytujmy się, kto ile pomaga, jak pomaga. Bo ja tylko pragnę wam przypomnieć, że naprawdę my mamy bardzo dużo uchodźców na terenie powiatu koneckiego. Bardzo dużo. Jeżeli są powiaty, które mają załóżmy 100, 200, to naprawdę to nie jest adekwatne do tego, co my tutaj mamy. I to, co dzisiaj pani skarbnik wspomniała, przecież te pieniądze, które są dla tych wszystkich uchodźców przeznaczone dla naszych właścicieli ośrodków, tych czterech ośrodków w Sierpi, będą przelewane przez starostwo powiatowe w Końskim. A to są naprawdę duże pieniądze. A doskonale sobie większość z państwa zdaje sprawę, bo no nie jesteście pierwszy raz radnymi, że tryby administracyjne to jednak muszą działać w sposób praworządny. Nie da się pewnych rzeczy ominąć i czasu potrzeba czasami więcej, czasami mniej. Także proszę państwa, skończmy już ten temat pomocy. W najbliższym czasie wrócimy i nikt nie chce uciec od tego, żeby Ukraińcom i naszym kolegom w Pochrebyszcze pomóc. Co do transportu, tutaj już było mówione, środa, czwartek ten transport miał być już wydelegowany na granicę z Ukrainą. Natomiast po poniedziałkowej rozmowie, jak byliśmy z Marianem Królem u wójta, no to prawdopodobnie właśnie sobota, niedziela czy poniedziałek ten transport się będzie organizował i myślę, że ta żywność zadeklarowana przez radnego Staciwę jest okazja, aby tą żywność ewentualnie na tego tira zmieścić, czy część, jeżeli jest jej więcej, przeznaczyć dla powiatu pochrebyszczańskiego. I tutaj nikt nie będzie się licytował. Wojna to nie jest taki element, że pośpiech jest wtedy skazany, jak się łapie pchły, bo tak to faktycznie jest. Natomiast wojna tu nie ma nic do porównania z takim momentem, bo wojna jest rzeczą straszną i żadnemu społeczeństwu, ani żadnemu człowiekowi takiej sytuacji chyba nikt tutaj na tej sali nie życzy. W związku z tym, panie przewodniczący, konkludując, niech pan podda ten wniosek pod głosowanie i zakończmy ten temat. Każdy radny zdecyduje, czy rozszerzamy porządek obrad, czy nie rozszerzamy. A nasza grupa, ta sześcioosobowa, ani nie miała żadnego zamiaru się z kimkolwiek licytować, tylko gwoli, jak gdyby, można powiedzieć, w zgodności z własnym sumieniem chcieliśmy tym, których żeśmy znali, spotykali się, mieliśmy zamiar pomóc i w dalszym ciągu tą pomoc chcielibyśmy udzielić. Te produkty, artykuły prawie w 100% już zostały zużyte w Sierpi, także musimy na bieżąco teraz tą zbiórkę kontynuować. Dlatego tamte artykuły zostały już zużyte przez uchodźców Sierpi. Ostatecznie w stosunku głosów 7 za, 8 przeciw, przy 5 wstrzymujących się Rada zdecydowała nie debatować nad przekazaniem pomocy dla Pochrebyszcza. Jednocześnie przedstawiciele zarządu powiatu koneckiego zadeklarowali, że takowa zostanie udzielona, a do szczegółowych ustaleń ma dojść w najbliższym czasie. Jeszcze raz zachęcamy do obejrzenia całej dyskusji w kanale YouTube Starostwa Powiatowego w Końskich, gdzie znajdziecie zapisy całych sesji. Po tej dyskusji swoją informację o działalności zarządu powiatu koneckiego pomiędzy sesjami wygłosił starosta konecki Grzegorz Piec. Następnie miała miejsce dyskusja o przedstawionej informacji. W niej najciekawszym wnioskiem był ten radnej Beaty Zbruk, dotyczący zapytania o możliwość przebudowy słynnego skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, Armii Krajowej oraz Lipowej w Końskich na rondo. Panie przewodniczący, panie starosto, szanowne panie, panowie radni. Ja może nie tak bezpośrednio do samego sprawozdania z tego okresu pracy, który miał miejsce między poprzednimi sesjami, ale w ogóle do pracy zarządu chciałabym się zwrócić z serdeczną prośbą.
Złożyłam interpelację i dostałam odpowiedź na nią. Dotyczyła ona skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Lipowej i Mostowej, czyli jak to się brzydko mówi u nas, ronda przy Kauflandzie. W trakcie tego sprawozdania z pracy zarządu, które pan starosta przedstawił, nie było o tym mowy, a chciałabym zaapelować, żeby w najbliższej przyszłości znalazło się na zarządzie i żebyście się państwo pochylili nad tym problemem. Tutaj w tej interpelacji dostałam informację, że liczba kolizji, zdarzeń w ciągu ostatnich 3 lat to było 27. Z tego, co rozmawiałam z przedstawicielami mediów, to jest prawdopodobnie 1/4 tych zdarzeń, które miała tak w rzeczywistości miejsce, ponieważ nie wszystkie one są zgłaszane na policję. W tym roku kalendarzowym na tutaj lokalnych mediach internetowych, dokładnie na TKN24, takich zdarzeń znalazłam już 5. Bardzo bym prosiła, żebyśmy się postarali to skrzyżowanie poprawić. Ja wiem, pan dyrektor mówił, że ono jest znakomicie oznaczone i ja się z tym zgadzam. Tylko że tam wypadki nie są powodowane przez złe oznaczenie tego skrzyżowania, tylko przez to, że ludzie traktują to skrzyżowanie jako właśnie rondo. Staliśmy się już stolicą memów dzięki temu skrzyżowaniu i może rzeczywiście jest pora, żeby je albo na rondo zamienić, albo prowadzić tam instalację świetlną. Bo myślę, że te osoby, które umieją czytać znaki drogowe, czytają je prawidłowo, to one nie wywołują tam zdarzeń drogowych, kolizji czy wypadków. Powodują je ci, którzy zjeżdżają z tego skrzyżowania tak, jakby jechali na rondzie. I prawdę powiedziawszy, mimo że ja sobie zdaję sprawę i umiem na tym skrzyżowaniu jeździć, to zawsze, jak się na nim znajduję, mam, jak to się ładnie mówi, duszę na ramieniu. Bardzo proszę, bo to jest prośba moich wyborców, ale myślę, że każdego z państwa, którzy się na tym rondzie w cudzysłowie pojawiają. Także bardzo bym prosiła, żebyśmy podjęli tutaj już jakieś takie naprawdę celowe i sensowne kroki, które to zmienią, bo nic nam tutaj nie da mówienie, że oznaczyliśmy to dobrze. Ono jest naprawdę dobrze, to skrzyżowanie oznaczone. Nie chcę z tym dyskutować, co nie zmienia faktu, że ludzie nie zwracają uwagi na te znaki. I tych zdarzeń jest naprawdę dużo. Dobrze, że nie było zdarzeń ciężkich, że to są tylko kolizje, a nie było tutaj na przykład wypadków śmiertelnych i oby takich nie było. Także to jest moja prośba. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Radna, ten temat wraca jak bumerang. Tylko tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, nawet my nie wiemy, jak się odnieść do tego, ponieważ według Pani wiedza i ludzi, wyborców, którzy do Pani idą, jest większa niż powiedzmy naczelnika Policji Wydziału Ruchu Drogowego, naczelnika Wydziału Komunikacji i wiele innych instytucji, którzy to ustalili. Dlatego, wie Pani, to jest subiektywne Pani odczucie, że tam jest coś źle, a może być lepiej. Naprawdę niech Pani nam zaufa, zajmowali się tym najlepsi fachowcy i widocznie to jest optymalne rozwiązanie. Natomiast jeżeli chodzi o memy, to bardziej mi się rzucają plac w centrum Końskich, ulica Piłsudskiego, niż to rondo. Jeśli chodzi o memy, to rzeczywiście może było z mojej strony niepoważne poruszanie tego typu kwestii, bo memy dotyczące skwerków Końskich i Piłsudskiego biją wszelkie rekordy. Tak jest, jak się coś robi i trafi się na czasy wojenne i czasy, kiedy tak jak słyszymy, ceny rosną. Myślę, że władze gminy Końskie byłyby ostatnimi, które chciałyby takich memów. Gorzej, jak memy pojawiają się wtedy, kiedy nic się nie robi, albo udaje się, że nadal będziemy robić to samo i zmienimy bieg wydarzeń. Panie radny, ja jestem daleka od tego, żeby mówić, że ja się znam na drogach. Nie znam się. Ja jestem tylko zwykłym nauczycielem i wiem, że jeśli moi uczniowie czegoś nie umieją, a ja im to tłumaczę i nadal tego nie umieją, to znaczy, że albo ja im źle tłumaczę, albo muszę zrobić to inaczej. Jest stara zasada, która mówi, że głupotą jest robić w kółko to samo i mieć nadzieję, że będą inne rezultaty. Tutaj te zdarzenia drogowe są. I o tym mi mówią moi wyborcy i pewnie pana radnego też.
Więc po co mamy zakłamywać rzeczywistość? Ja tylko grzecznie prosiłam pana starostę. Ja myślę, że pan starosta doskonale zrozumiał, jaka była moja intencja. Ja nie wiem, czy tutaj zrobienie ronda będzie skuteczniejsze, czy świateł. Niemniej nie zakłamujmy tutaj tego, co dostałam w odpowiedzi na interpelację, no bo te zdarzenia rzeczywiście są, nadal są i nadal się dzieją. Natomiast naprawdę pochylam serdecznie głowę przed wszystkimi specjalistami. Myślę, że jest ich na tyle dużo, że znajdą dużo mądrzejsze rozwiązania niż ja tutaj proponuję. Panie Przewodniczący, to ja może proponuję, żebyśmy się po prostu spotkali. Osoby, które mają jakiś pomysł, jakieś w ogóle rozeznanie, co można zrobić i po prostu porozmawiali. Czy to coś da, czy nie da, to trudno w tym momencie powiedzieć, tak? Bo my możemy sobie teraz siedzieć naprawdę godzinę też dyskutować, że jest dobrze, źle. Tak naprawdę to najlepiej wie Wydział Komunikacji i Policja, co można w tym zrobić. Także proponuję, żebyśmy się któregoś dnia poniedzieli spotkali, tu już zaproponujemy. Zaprosimy wszystkich i kto będzie zainteresowany, porozmawiamy. Co się da zrobić, no to spróbujemy zrobić. W dalszej części sesji nie zabrakło dyskusji o planowanych remontach dróg powiatowych. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Stanisław Mościński poinformował m.in., że wyniki ostatniego przetargu ogłoszonego na remonty jezdni przekroczyły aż o 100% zakładany kosztorys. W związku z tą rozbieżnością postępowanie prawdopodobnie będzie musiało zostać unieważnione. To oznacza, że na ten moment remonty dróg będą wstrzymane. Następnie zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich Marcin Latański wygłosił informacje o stanie bezrobocia w powiecie koneckim. Dane na koniec ubiegłego roku mówią o bezrobociu na poziomie 9,7 punktu procentowego. To o nieco ponad 4 punkty procentowe więcej niż średnia krajowa. Jednak kilka punktów procentowych mniej niż 12 miesięcy wcześniej w naszym powiecie. W sprawach różnych przewodniczący Rady Zbigniew Kowalczyk przedstawił treść pism, które wpłynęły do radnych. Obyło się natomiast bez większej dyskusji. Oświadczenie o głosowaniu dotyczącym Pochrebyszcza wygłosił jeszcze radny Grzegorz Jóźwik, a Jarosław Staciwa zaprosił wszystkich radnych, ich rodziny, a także oglądających sesję na powiatowy rajd Idziemy dla Ukrainy, którego start zaplanowano w sobotę o godzinie 8.30 pod drugim liceum ogólnokształcącym w Końskich. Całkowity dochód z niego zostanie przekazany na pomoc uchodźcom oraz potrzebującym z kraju ogarniętego wojną.